Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Ja jestem Dawid. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję urządzenia sieciowego i będzie to bardzo klasyczny router od Netgear WNR3500L. Jest to produkt, który jest przeznaczony do użytku domowego, do niewielkich domów oraz oczywiście mieszkań, który zapewni nam dostęp do internetu zarówno przewodowy, jak i bezprzewodowy z funkcjami dodatkowymi takimi jak kontrola rodzicielska i coś, czemu na pewno poświęcę trochę słów więcej, czyli funkcja Reacher, udostępnianie, bardzo proste udostępnianie, czy to na przykład pamięci na pendrive, dyskach przez port USB wbudowany w router. Najpierw przyjrzymy się samemu urządzeniu, potem panelowi sterowania i króciutki test, speed test. Zapraszam na film. Zobaczmy teraz samo urządzenie. Przede wszystkim przyjrzymy się wykonaniu. Tutaj ja w zasadzie uwag żadnych nie mam, poza jednym. Niestety, ale zobaczcie, materiał użyty do wykonania routera, czarny, błyszczący plastik, szybko, jak widzicie, łapie wszelakiego rodzaju odciski palców, czy nawet kurzu. Natomiast podstawka jest dodatkowo tutaj odłączana i umożliwia nam postawienie urządzenia w pozycji pionowej. Jeżeli chodzi o jej trzymanie, tutaj żadnych uwag nie mam, ponieważ cała powierzchnia od dołu jest tutaj dodatkowo, mamy dwie gumy, które pozwalają nam na naprawdę dobre trzymanie urządzenia, więc w zasadzie przyczepić się do tego trudno. Oczywiście otwory wentylacyjne od dołu, jak i od góry urządzenia. Co do portów z tyłu, mamy przede wszystkim włącznik, wyłącznik routera, wejście zasilające, wejście od naszego modemu, które dostarczy oczywiście internet do routera, 4 porty ethernetowe, gigabitowe, port USB, który umożliwia nam na przykład podłączenie pendrive'a i aktywację funkcji Reacher, przycisk, który nam resetuje ustawienia całego routera oraz niewielki switch, który nam pozwoli na wyłączenie i włączenie sieci Wi-Fi. Z przodu znajdziemy jeszcze jeden przycisk, to jest oczywiście przycisk z WPS lub też znany Wam może być jako QSS, który umożliwia nam połączenie urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności ręcznego wprowadzania hasła. Co do sygnalizacji pracy urządzenia, mamy tutaj zestaw dosłownie standardowych diod, przede wszystkim dwie od góry, które nas informują o tym, że w ogóle urządzenie jest zasilane. Następnie mamy dwie diody, które sygnalizują nam pracę sieci Wi-Fi. Niebieska o tym, że to jest aktywne, a także zielona na dole z przyciskiem WPS, która informuje nas, że funkcja ta jest aktywna, aby wyłączyć sieć Wi-Fi. Możemy skorzystać ze switcha z tyłu, który automatycznie nam te funkcje dezaktywuje. Co do cyferek, oczywiście od 1 do 4, te informują nas o tym, który port jest aktualnie używany i czy jest tutaj podłączony jakiś komputer. Podłączenie routera jest oczywiście dziecinnie proste. Musimy raptem wykonać kilka czynności, z czego można powiedzieć jedna w zasadzie dodatkowa. Przede wszystkim z dołączonego zasilacza podłączamy przewód do naszego routera. Podłączamy również przewód, który idzie od naszego modemu do oznaczonego odpowiednio wejścia. Przewód, który dostarcza producent, to jest ten. On też jest żółty, tak więc tutaj myślę, że nie musimy się zbytnio spinać, bo nic nie pomylimy. A następnie drugim przewodem możemy połączyć komputery bezprzewodowo, tudzież na przykład jakiś inny switch lub... Na tym się kończy i korzystamy tylko i wyłącznie z sieci bezprzewodowej. Nie ma tutaj dodatkowej zewnętrznej anteny, na temat zasięgu powiem Wam słów kilka za chwilę. Jeżeli chcemy podłączyć komputer przewodowo, podłączamy przewód sieciowy do routera oraz do naszego komputera. Do portu Reacher, to jest zwykły port USB, możemy podłączyć w zasadzie prawie że wszystko. Drukarkę, pendrive'a, dyski zewnętrzne i cała konfiguracja oraz aktywacja domyślnie tej funkcji ogranicza się po prostu do wpięcia jakiegokolwiek pendrive'a do portu. Jeżeli router nie był włączony, włączamy go i czekamy na zalogowanie się do sieci. Po zalogowaniu do panelu konfiguracyjnego naszym oczom ukazuje się właśnie dokładnie ta karta podstawowa i informacje ogólne. Powiem Wam tak, że dla osób moim zdaniem takich, które tutaj miały mniej styczność z urządzeniami sieciowymi, naprawdę duży gąszcz opcji chociażby w tych ustawieniach podstawowych może spowodować, że te będą się gubiły. Natomiast wystarczy troszeczkę czasu poświęcić na zapoznanie się z urządzeniem i chyba nikt nie będzie miał problemu z podstawową jego konfiguracją. Te ikony duże, które tutaj widzicie, informują nas m.in. o tym, czy mamy połączenie z internetem, czy jest aktywna sieć bezprzewodowa, a także jakie mamy tutaj i hasło zabezpieczające sieć i oczywiście SSID. Ile urządzeń jest aktualnie podłączonych, czy jest włączona kontrola rodzicielska, czy jest włączony Reacher
i czy mamy włączony dostęp gościnny. Klikając w poszczególne ikony możemy przejść od razu do poszczególnych opcji. Ja w tym momencie wybrałem opcję dostępu do sieci gościnnego. Słuchajcie, to jest nic innego jak takie, powiedzmy, chwilowe działanie jako po prostu punkt dostępowy, taki sam jak macie na przykład w kawiarenkach, tak, czy nawet na przystankach autobusowych. Dostęp oczywiście możecie zabezpieczyć lub też nie. Domyślne ustawienia to jest brak zabezpieczeń, tak żeby osoby po prostu mogły się połączyć z tą siecią na jakiś czas. Co do sieci bezprzewodowej, tutaj nawet w tych podstawowych ustawieniach mam oczywiście możliwość wyboru typu zabezpieczeń, nadanie hasła. To hasło, które widzicie, to jest domyślne, które ten router tutaj posiadał. Natomiast jedna uwaga. Zalecam od razu wejść w panel administracyjny po podłączeniu tego urządzenia do sieci i wybrać odpowiednią prędkość łącza, ponieważ domyślnie to nie jest tryb 300 megabitów na sekundę, a 145. Co do regionu, urządzenie zaraz po włączeniu, po zalogowaniu się do panelu administracyjnego automatycznie wybierze nasz region i pobierze również stosowne aktualizacje co do języka. Jak widzicie, panel jest w pełni spolszczony, dlatego dzięki temu jego obsługa będzie tutaj moim zdaniem wymagała mniejszej wiedzy od użytkownika i po prostu skonfigurujemy sobie całość szybciej. Podłączone urządzenia. Tu oczywiście, jak możecie się oczywiście domyśleć, mam informacje o urządzeniach, które aktualnie łączą się z naszym routerem. I to przewodowo, i bezprzewodowo również. Ochrona rodzicielska wymaga instalacji dodatkowych wtyczek, natomiast moim zdaniem nie do końca jest konieczna. Dlaczego? Po przejściu do ustawień zaawansowanych i wybraniu opcji zabezpieczeń mamy coś takiego jak blokowanie witryn. Tutaj według słów kluczowych witryny możemy zablokować i na przykład utrudnić dostęp do jakiegokolwiek portalu. Możemy blokować również po prostu według, ja już tutaj Wam pokazuję, usług. Też wybieramy sobie tryb blokowania, czy ma być według harmonogramu, czy zawsze, na przykład jeżeli wiemy, że nasze pociechy wracają przykładowo ze szkoły o godzinie 16, to wybieramy sobie opcję harmonogramu, ustalamy, kiedy blokada ma działać, w jakich godzinach ma działać i jakiej strefy czasowej dotyczyć, a potem blokując poszczególne usługi możemy wybrać opcję według harmonogramu i blokowanie witryn będzie tylko i wyłącznie w tych godzina, kiedy na przykład komputer będzie pozostawiony bez nadzoru. Pamięć USB, czyli mamy tutaj oczywiście ustawienia Reacher. Te bardziej zaawansowane, które możemy również, że tak powiem, wykorzystać do tego, aby na przykład udostępnić chociażby nasz podłączony pendrive czy zewnętrzny dysk twardy bezpośrednio do routera w sieci chociażby FTP. Domyślne ustawienie jest połączenie sieciowe oczywiście i dostęp przez www, przez HTTP, ale w sieci lokalnej. Zobaczcie, że dostęp przez HTTP jest osobno tutaj zaznaczony i musimy tylko i wyłącznie w zasadzie to, co zapamiętać, to adres, który wpisujemy w dowolnym miejscu na świecie w przeglądarce i dostajemy się do naszej pamięci. Tego typu rozwiązania, które stosuje w zasadzie nie tylko Netgear, natomiast tutaj mamy test akurat tego urządzenia. Moim zdaniem to jest naprawdę rewelacyjna rzecz, ponieważ nie jesteśmy skazani na kupno w tym momencie żadnego dysku sieciowego. Wystarczy podłączyć od zwykłego pendrive'a poprzez dyski 2,5-3,5 calowe, które wymagają dowolnego dodatkowego tutaj zasilania i jesteśmy w stanie udostępniać pliki zarówno w sieci, jak i przez oczywiście www. Co do ustawień zaawansowanych i strony głównej, to w zasadzie mamy rozszerzenie informacji tych, które znajdziemy w informacjach podstawowych, czyli czy mamy włączony dostęp gościnny, jak wyglądają ustawienia sieci bezprzewodowej, czy mamy dostęp do internetu i z jakich ustawień aktualnie korzysta. I tak samo dotyczy to adresów IP poszczególnego tutaj routera, tak? Maski i tak dalej. W prawym górnym rogu mamy wersję oprogramowania. Oczywiście możemy sobie w ustawieniach zaawansowanych wybrać dodatkowo tutaj, już Wam tego szukam, administrowanie i tutaj jest aktualizacja routera. Tutaj możemy sobie po prostu wziąć i uaktualnić nasz router z pliku pobranego na dysk. Generalnie wersje oprogramowania, te, które Netgear tutaj zainstalował, a pamiętajcie, że ta konstrukcja wspiera open source, będzie aktualizowana automatycznie. W zasadzie nie musimy tutaj nic więcej robić. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o panel administracyjny. Teraz sprawdźmy sobie wydajność łącza. Nie będziemy się tutaj niepotrzebnie od razu wylogowywali. Wyłączali nagrania i wchodzimy sobie oczywiście w speed test.
nasz tradycyjny teścik, komputer jest podłączony przewodowo do routera. Poczekamy na załadowanie witryny. Oczywiście wybierzemy sobie test tutaj na domyślnym serwerze, gdzie ten ping będzie najmniejszy. Zobaczmy, jakie wyniki mamy. Ja tylko Wam przypomnę, że jest weekend, południe, czyli dosyć mocno serwery mogą być obciążone. A jak widzicie, przy moim łączu to jest 100 megabitów download i 4 upload. Te wartości są naprawdę zadowalające, bo tam momentami przekraczało 70 megabitów, jeżeli chodzi o pobieranie danych. I zobaczymy, jak będzie z wysyłaniem. Tutaj przeważnie zawsze jest te 4, prawie 4 zapewniane przez dostawcę megabity. No i zobaczcie, że nie inaczej jest i tym razem, czyli jest ponad 3,5 cały czas, blisko tych 4 megabitów. No, teraz nawet było ciutkę ponad, no proszę. 3,99, ping 7 milisekund i prędkość pobierania przekraczająca 70, a ostatecznie zakończyła się na 61,69 megabita na sekundę. I teraz tu kilka na temat wydajności tego urządzenia. Zacznę od sieci Wi-Fi. Moi drodzy, przede wszystkim pamiętajcie o przeznaczeniu tego urządzenia. To nie jest router, który jest przeznaczony do stosowania w jakichś dużych domach, a w mieszkaniach i mniejszych domach. Nie ma tutaj anteny, która nam dodatkowo zwiększy zasięg sieci Wi-Fi. Natomiast w takim mieszkaniu, jak chociażby moje, radzi sobie oczywiście bez najmniejszych problemów. Co do zasięgu, ten jest bardzo stabilny. Nie było tutaj problemu ze zrywaniem połączeń. I praktycznie maksymalne przepustowości łącza z internetem są jak najbardziej wykorzystane. Aby w pełni wykorzystać potencjał tego routera, to oczywiście, jeżeli chcemy, mówimy tutaj o kopiowaniu w sieci lokalnej, to urządzenia jak najlepiej oczywiście podłączyć przewodowo. Konfiguracja urządzenia. Moi drodzy, tutaj producent oferuje nam naprawdę szerokie możliwości. To jest router ze wsparciem open source. Więc osoby, które tutaj zajmują się tak jak coś deweloperzy Linuxa, osoby powiedzmy pasjonaci, jak najbardziej myślę, że skłonią się do tego, aby o ile nie zakupić to urządzenie, to się na pewno podczas wyboru przyjrzą. Tym bardziej, że router zarówno obsługuje porty gigabitowe, jak i oczywiście sieć Wi-Fi w standardzie 802.11bg oraz N z prędkością do 300 megabitów na sekundę. Natomiast jest to router, który działa, niestety bym powiedział, na cały czas częstotliwości 2-4 GHz, bo moim zdaniem urządzenie o już tak rozbudowanych funkcjach powinno działać na częstotliwości 5 GHz i w praktyce te prędkości oczywiście od tych 300 megabitów będą dalekie. Co do stabilności łącza, jeżeli chodzi o połączenie przewodowe, no tutaj tym bardziej uwag w zasadzie żadnych mieć nie mogę. Widzieliście test wykonany tutaj z wykorzystaniem witryny Speedtest Nest i moim zdaniem, jak na no, takie warunki powiedzmy dosyć ciężkie, no to te prędkości były naprawdę tutaj zadowalające. Co do możliwości konfiguracji dla osób mniej zaawansowanych, tutaj myślę, że Netgear mógłby pomyśleć nad albo wdrożeniem dodatkowego narzędzia lub troszeczkę nad uproszczeniem i odjęciem jeszcze tych opcji z tego panelu podstawowego, ponieważ powiem Wam szczerze, że myślę, że osoby, które wcześniej nie miały okazji konfigurować routera, troszeczkę by się w tych opcjach gubiły, nawet w tych podstawowych. Natomiast ułatwieniem tutaj i na plus jest również dostępny język polski, który zainstaluje się w tej chwili automatycznie po pierwszym logowaniu do naszego urządzenia. Tam zostanie również automatycznie wykryty region oraz ustawienia czasowe, tak, czyli ustawienia strefy czasowej. Co do opcji zaawansowanych, tutaj oczywiście pełne pole do popisu, zarówno jeżeli chodzi o zabezpieczenie i sieci Wi-Fi naszego routera, ale także na przykład możliwości kontroli rodzicielskiej, zarówno z tego poziomu samej kontroli rodzicielskiej dosłownie, jak i zabezpieczeń, gdzie możemy ustawić sobie harmonogram, blokować witryny chociażby według słów kluczowych w konkretnych godzinach, w konkretnych dniach tygodnia lub oczywiście cały czas. Co moim zdaniem tutaj dodatkowo uprości nam zabezpieczenie naszego łącza. Co do samego urządzenia i jego wykonania, większych uwag nie mam. Szkoda, niestety szkoda naprawdę, że to jest ten błyszczący plastik, ponieważ żeby no, zachować takie urządzenie w czystości, żeby cały czas tak samo ładnie wyglądało, jak chociażby na sklepowych półkach, no to trzeba się troszeczkę postarać i z tą szmatką pobiegać, tak? Co dwa dni przetrzeć, żeby wyglądał ten router cały czas ładnie i był po prostu czysty.
Moi drodzy, przechodzimy do podsumowania. Moim zdaniem jest to urządzenie, które naprawdę jest warte uwagi. Dla mnie największym plusem to jest oczywiście port Reacher, który nie pierwszy raz miałem okazję testować urządzenia Netgear i naprawdę przypadł mi do gustu. Zero problemów, jeżeli chodzi o konfigurację, zero problemów, jeżeli chodzi o dostęp, czy to www, zarówno w sieci lokalnej, czy dostęp przez internet z jakiegoś zupełnie innego miejsca na świecie. Jeżeli chodzi o dostęp lokalny, tutaj praktycznie powiem Wam, że nawet z ciekawości czytałem instrukcję obsługi od tego routera i powiem Wam, że się zdziwiłem, że producent również nie pokazuje, jak w jeszcze prostszy sposób niż ten, który podaje przez wchodzenie przez poszczególne panele aktywować dostęp do Reacher, bo tak naprawdę wystarczy wejść tylko i wyłącznie w ustawienia sieciowe, poczekać chwilkę na wyszukanie nowych urządzeń, zrobić sobie dodanie nowego urządzenia i nasz pendrive, dysk podłączony do portu Reacher mamy widoczny jako osobny komputer, z którego możemy normalnie korzystać, tworzyć udziały i nimi zarządzać. Tak więc są tutaj jeszcze nawet prostsze sposoby na konfigurację tego rozwiązania. Co do kontroli rodzicielskiej, moim zdaniem te same zabezpieczenia przez słowa kluczowe i harmonogram razem połączone dają naprawdę bardzo dobre zabezpieczenie i w zasadzie kontrola rodzicielska w tym momencie moim zdaniem jest tutaj nie tak potrzebna, a jedynie dobrym dodatkiem. Moi drodzy, to było na tyle, jeżeli chodzi o moją tutaj recenzję tego urządzenia. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce w następnych filmach.